Cześć, witajcie na kanale Szumi Mama. Dzisiaj będziemy robić tort ze świnką Pepą. Ja już mam przygotowaną świnkę, co możecie oglądać. Gdzieś tutaj się pojawi Wam filmik, jak zrobiłam taką świnkę z masy cukrowej. A teraz będziemy przygotowywać na szybko tort. Ja ten tort robię na blatach, które Wam już pokazywałam. Dlatego dzisiaj w wielkim skrócie zaczniemy ten odcinek. A jeśli ktoś chce zobaczyć bardzo dokładnie, jak to wszystko wykonać w zwolnionym tempie, to tutaj również pojawi się filmik o torcie, który robiłam jakiś czas temu z żyrafą. Może też Wam się taki przyda, to serdecznie zapraszam. A teraz działamy szybciutko, robimy blaty. Zaczynamy jak zwykle od szybko, od składników. Mamy tutaj 5 jajek, mąki potrzebujemy 3/4, tak samo cukru, 1/4 mąki ziemniaczanej, mikser, jakiś pojemniczek do odmierzenia i zabieramy się do roboty. W międzyczasie ja już wstawiłam piekarnik na 170, 160 stopni, zależy jak tam Wasz piekarnik działa. I do tego będziemy to piec, od razu Wam mówię, 35 minut, do 40 max i do dzieła. Mam tutaj miseczkę. Dobra, przesuniemy to wszystko, podniesiemy trochę kamerę. Pierwszą rzecz, którą będziemy robić, to jest oddzielenie oczywiście żółtek od białek. I teraz będziemy wszystko miksować. Zapomniałam Wam tylko powiedzieć o mega ważnym składniku, o odrobinie oczywiście soli. I miksujemy. Ziemia ubita, czas na cukier. Oczywiście będziemy dodawać stopniowo i miksować dalej. Po długim, męczącym miksowaniu udało mi się to doprowadzić do jednolitej konsystencji. A teraz będziemy wkładać jajka i te jajka będziemy już miksować delikatnie, na delikatnych obrotach. Miksowania wreszcie koniec. Ja naprawdę tego nie lubię, bo to strasznie dużo czasu zajmuje i to taki jest czas, kiedy właściwie tylko stoimy i miksujemy. A zostały nam właściwie jeszcze tylko 2 składniki do dodania, czyli mąka i 1/4 szklanki mąki ziemniaczanej. Całość bardzo delikatnie mieszamy. Przekładamy do wyłożonej papierem brytwanki. Wkładamy do nagrzanego piekarnika. Tak wygląda mój biszkopt po upieczeniu. Jak widzicie, nieźle tutaj wyrósł. I co? I będziemy go kroić na 3 równe części. A teraz przygotujemy bardzo prosty i tradycyjny właściwie wkład do tego naszego tortu, bo będę normalnie ubijać śmietanę 30-36, jaką tam sobie kupicie, będzie ok. Ona oczywiście musi być dobrze schłodzona. Ja jej tutaj mam 660 ml. Tak naprawdę wydaje mi się, że wystarczy Wam dużo mniej tej śmietany. Ja chcę od razu zużyć 2, żeby było można powiedzieć z głowy. Najwyżej dziewczyny sobie zjedzą później samą już bitą śmietanę. No i co? Miksujemy. Jest wiele szkół, ja wolę dodać praktycznie na sam koniec cukier puder. I ten cukier puder ja dodaję na początku tylko pół szklanki, później sprawdzam, jak słodka jest ta śmietana i później jeszcze dodaję więcej. W sumie do takiej ilości ja dodałam tylko 3/4 szklanki cukru puderu i moim zdaniem ona teraz jest idealna. To znaczy ona nie jest taka bardzo przesłodzona. Mam już tutaj przygotowany pierwszy blat. Moje dziecko uwielbia maliny, więc w środku oczywiście będą maliny. I niestety, ponieważ nie ma sezonów, więc są one oczywiście mrożone. Natomiast odsączyłam z soku malinowego. Wycisnęłam sobie sok z cytryny. Moje dziecko ten sok z cytryny zabrało, myśląc, że to jest soczek. Chyba nieźle się skrzywiło. Ja sobie tutaj łączę to z tym sokiem z cytryny. I doleję jeszcze wody. I takim oto soczkiem będziemy tutaj nasz spód moczyć, co jest mega ważną rzeczą, żeby te spody były porządnie nasączone. No i teraz kładziemy, nie, jeszcze nie śmietanę, zapomniałam, jeszcze oczywiście nasze maliny. Na razie dajemy wszystko, co jest kwaśne, jak widzicie.
Na to dajemy śmietanę. I na to kładziemy kolejny blat. Blat oczywiście znowu nasączamy. Można to zrobić łyżeczką, można to zrobić pędzelkiem. Ja zdecydowanie wolę łyżeczką. Ja się teraz zastanawiałam długo, co tutaj jeszcze dodać. Czy dodać owoce jeszcze mrożone? Padło na dżem. Mam taki dżem truskawkowy własnej roboty i tego dżemu właśnie użyję. To jest dżem, który jest, jak widzicie, jest mało zmiksowany. Właściwie to są same truskawki. Moje dżemy są mało słodkie. Jeśli chcecie, to tutaj gdzieś będzie przepis. Chyba mam też nawet na dżem truskawkowo, jak nie, to właśnie na innej. Zobaczycie, że tego, tej słodkości, tego cukru dodaję bardzo niewiele, więc on też nie będzie mega słodki. Ostatni blat też troszeczkę poleję tutaj, ale już tak nie tak dużo jak poprzednie blaty. Zobaczcie, tej śmietany mi jeszcze zostało, więc jeśli byście mieli mniejsze opakowania śmietany, to jak najbardziej możecie jej użyć. Podejrzewam, że tak z 400 ml spokojnie by wystarczyło, ale są rodziny, więc na pewno jeszcze bita śmietana mi się do czegoś tam przyda, a jak nie, to dzieci zjedzą z owocami. Ten tort wkładam teraz do lodówki. I zabieram się za ganasz z białej czekolady, który będzie idealny pod te wszystkie dekoracje z masy cukrowej. Zaczynamy od podgrzania śmietanki kremówki. 100 ml. Podgrzewamy ją na małym ogniu. Gorącą śmietanę wlewamy do naszej już rozdrobnionej czekolady. Tak, Lili ma rację. Troszeczkę to tak sobie... Tak, możesz powiedzieć, że będziemy mieszać. Teraz będziemy mieszać. Dobrze. I teraz ja dałam 100 ml, dlatego też będzie 300 g białej czekolady. Czyli proporcja tutaj jest 3 do 1. I w takiej proporcji możecie w dowolnych ilościach, ale właśnie w takiej proporcji zrobić ganasz z białej czekolady. No i wspólnymi siłami udało nam się zrobić, zobaczcie, taką jedną piękną, jednolitą masę. Musimy ją schłodzić. Łyżeczka panienka weźmy sobie do wylizania. No i już, zobaczcie, po chwili, po dłuższej chwili nasza masa jest już taka zupełnie inna, prawda, zmieniła konsystencję. Teraz ją troszeczkę zmiksujemy i zobaczcie, że po zmiksowaniu, zobaczycie, że zmieni ona kolor. No i po zmiksowaniu, jak widzicie, kolor jest dużo jaśniejszy, więc co, trzeba będzie teraz położyć na naszym torcie. Nastało światło. Pierwsza warstwa gotowa. Teraz muszę dorobić niestety jeszcze mojego ganaszu, bo jego było zdecydowanie za mało i to starczyło tylko, jak widzicie, na taką pierwszą wstępną warstwę, a tu są prześwitujące elementy jeszcze ciasta. No chyba, że Wam to nie przeszkadza w dekoracji, no to wtedy możecie to zostawić. Ja wolałabym, żeby tego faktycznie nie było, żeby to było wszystko takie jednolite, dlatego jeszcze dorobię z jednej tabliczki czekolady, dorobię jeszcze jedną po prostu taką masę. W międzyczasie to idzie do lodówki, żeby się ładnie schłodziło. Kolejny dzień moich prac i ja tutaj, zobaczcie, przygotowałam różne wykrojniki jakby do masy cukrowej. Mamy listki, mam tutaj takie kwiatki, nie wiem jak to wyjdzie. No i mam napis, już przygotowane tutaj literki jaśmina. No i teraz będziemy z masy cukrowej, będę te rzeczy sobie tutaj wykrajać.
Mam taką zieloną, mam drugą taką trochę ciemniejszą. Trochę sobie to rozwałkujemy. No i zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. To nie serduszko, róża, to listki. No i układamy. A oto efekt końcowy. Moja niestety świnka troszeczkę opadła, znaczy ta głowa była za ciężka, a niestety ta masa była po prostu średnia, taka bardzo, bardzo miękka i przez to tak się to wydarzyło. Jeśli użyjecie innej masy, to powinno być lepiej, albo musicie zrobić ciuteczek mniejszą głowę. Ale mi się wydaje, że i tak wyszło to bardzo, bardzo fajnie. Do tego oczywiście jeszcze przydałoby się świeczki. Mam tutaj takie zakupione długie świeczki, dwie sztuki, bo to są drugie urodziny. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia! Pa, pa!